Nie bardzo. Ja mam dwie sprawy. Trzy w zasadzie. Jedna, jak pamiętam, że 16 lutego podjęliśmy uchwałę, która nie była na tej sesji jedynej zresztą, dotyczącej zmiany organizacji ruchu. I od 4 miesięcy bombarduje Zikit, żeby po prostu ten ruch zmienił. Dostałem właśnie wczoraj mailę plan, czyli projekt tak zwany, ale to w zasadzie tylko jest kwestia likwidacji 5 znaków i ustawienia 3, czyli de facto potrzeba 2 nowe znaki. Dzisiaj dzięki uprzejmości pani Marty Masary przekazałem ten projekt i powiedziała, że będzie interweniować, bo to jest skandal, żeby bardzo proste rozwiązanie trwało 4 miesiące. Jak jest traktowana Rada? Jak nasze uchwały są traktowane? 4 miesiące to jest naprawdę pół godziny roboty dla 2 ludzi. Tak to wygląda. Dwie sprawy dotyczące żłobków. Wczoraj byłem na delegacji w żłobku przy ulicy Mazowieckiej. Przeszliśmy z panią dyrektor, przygotowała projekt, znaczy prace niezbędne do wykonania. Między innymi są zalecenia Państwowej Straży Pożarnej i Sanepidowskiej. To one są priorytetami, jeżeli chodzi o wykonanie w przyszłym roku. To jest chyba czas do końca czerwca 2014. Ale muszę powiedzieć jedną rzecz, bardzo pozytywną, a zarazem śmieszną. Mianowicie został wymieniony ten bojler. Stary bojler tam jest zdemontowany, miał 95 centymetrów decymetrów, czyli 95 litrów. Został założony nowy 400-litrowy, bardzo dobrze działa. Wody wystarcza do końca dnia, także nie ma problemu, nie ma deficytu wody. Ale co jest śmieszne, okazało się, że oprócz tego, że ten bojler był bardzo mały, to jeszcze woda ciepła była podłączona do spórczki. Więc to jest kuriozum dla mnie. Naprawdę ciepła woda dała się uczyć. Nie dość, że brakowało, permanentnie brakowało wody, tak jak mówiła pani dyrektor. O 10 już nie było ciepłej wody, ale ciepła woda była z siebie. Także że tak to wygląda. Natomiast takie rozrywki można spotkać, jak się chodzi po obiektach. Między innymi już. I na ostatnim spotkaniu prosiliśmy panią dyrektor żłobka numer chyba 14 z Sienkiewicza i przedstawiła nam pisma, które po tym spotkaniu, gdzie radni byli traktowani jak persony non graty, jeżeli chodzi o obecność, nie byliśmy obecni, pan przewodniczący był. I kwestia tego wystąpienia nie jest taka prosta, dlatego że przygotowanie projektu do programu malowego to jest kwestia około 50 tysięcy złotych. I to samo dotyczy tych remontów. Także co prawda na jedno dziecko jest 17 tysięcy złotych w tym programie malowym, ale to absolutnie nie zabezpiecza tych potrzeb, które należy zrobić. Tyle. Tak, odpowiadając na pierwszą sprawę, czyli tego długiego terminu oczekiwania, jest można powiedzieć równoległa sprawa, jeszcze mniej skomplikowana, czyli postawienie słupków na zakończenie ulicy Urzędniczej na połączeniu z Młyną Pompulecką, która zajeżdżana przez samochody. No i to trwa podobną długość, ponad chyba nawet 3 miesiące. Ja właśnie staram się o spotkanie z panem dyrektorem Marcinko. Chyba tak. I mam nadzieję, że to uda się w końcu odblokować, bo ten paraliż z Zikitu, z którym mamy do czynienia, jest coraz bardziej niebezpieczny, bo nie może tak być, że taka olbrzymia jednostka, która jest za tak wiele spraw w mieście odpowiedzialna, no jest w takim paraliżu. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą sprawę, no to wcale nie jest śmieszne, że ta spółka była podłączona do ciepłej wody. To jest porocynek taki, który jest śmieszny, ale to jest po prostu straszne. Rosjanie sobie podłączyli. Nie, ale to jest, to dopiero teraz. I korzystali z tego, jak może. Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś zgłoszenia co do... Ja oczywiście przypominam o tym, że na następnej sesji będziemy przyjmowali uchwałę dotyczącą rozdysponowania środków priorytetowych. Jeszcze dzisiaj spływały
wnioski z różnych szkół, mimo że bardzo ponaglaliśmy, żeby to się zakończyło, ten etap właśnie składania aplikacji do 30 maja, no niestety niektóre jednostki mają opóźnienia. Także bardzo proszę o przygotowanie tego zestawu zadań, żebyśmy mogli je przyjąć na sesji, którą zwołuję na 2 lipca. 20 czerwca Komisja Praworządności, 17.30, 18.00 komunalne. 19.00. 19.00. 16.30. 20.00 komunalne. No nie, jest komunalne. Przełożona na 20.00. Tak, to dobrze. Komunalna przełożona? Tak, tak. Że rano to jest 19.00. Informacja mailowa będzie do Państwa przysłana. Nie. Co do wszystkich komisji. Mamy zanotowane wszystkie? Dobrze, to społeczna polityka 19, bo jest 19. Ale o której? Rano. Rano jest spotkanie w Urzędzie Miasta, no. Po południe 18. O 18, no tam. Nie ma więcej zgłoszeń. Dziękuję. W takim razie zamykam.